Moja teoria i pierwotne zamierzenie, żeby no prawie że nie zajmować się tutaj tym swoim YouTube'em i kanałem, a zwłaszcza polityką, no bierze trochę w łeb, bo tyle się dzieje, że niestety, no niestety, ciężko jest sobie samemu słowa dotrzymać, prawda? To jest też niezłe. Proszę Państwa, ten koronawirus z Wuhan, z Chin, no szaleje, rozpowszechnia się po świecie dość gwałtownie. Według niektórych nie tylko, że dotarł do Europy, ale i nawet i do Polski według niektórych. No ale wiadomo, że prędzej czy później tu się zjawi. I proszę Państwa, no trzeba jakoś próbować się zabezpieczyć poza kwarantanną czy niewychodzeniem z domu. Dlatego niektórzy twierdzą, że i robienie zapasów jest konieczne, bo jeden właśnie z takich no, jasnowidzów, przekazicieli od wyższych światów z nieba, już parę tygodni, jeżeli nie miesięcy temu twierdził, że trzeba robić gwałtownie zapasy, że tak wyższe siły sugerują, że może być to bardzo konieczne. Nie było powiedziane, czy dokładnie ze względu na wojnę, zamieszki, czy epidemię, no ale możliwe, że wszystkiego po trochu. Ale zanim rozwinę swoją opowieść o tym, jak się można próbować ratować i należy ratować przed tą katastrofalną chorobą, śmiertelną niestety w dużym stopniu, to proszę jak zwykle o suby, łapki, wsparcie, darowizny, tak na rozwój kanału Kota Jagi, jak i właśnie robienie zapasu, bo mając 530 zł emerytury, trudno cokolwiek opłacić, a co dopiero robić zapasy. No i na pozytywne komentarze. A teraz idę dalej. Bardzo ciekawy jest kanał pana Kudlińskiego, który bardzo ciekawie różne naturalne rzeczy od dawna podaje i trochę też politykuje. No i proszę Państwa, pan Kudliński przede wszystkim poleca różne zioła i niewychodzenie z domu, zrobienie zapasów. Na wsi, na prowincji jest to może trochę łatwiejsze, jak ktoś ma zapasy, no ale w dużych miastach jest to dość trudna sprawa. A nawet jeżeli powiedzmy jedna czy dwie osoby nie będą wychodziły, a sąsiedzi albo inni domownicy będą wychodzili, no to łatwo i tak przywleźć zarazę. Bo wiadomo, że już jest potwierdzona w Europie, we Francji, w Anglii, podobnie w Rosji. No i lada chwila się okaże, że w większości krajów Europy ona już występuje, niestety. Według mnie bardzo ważne jest, żeby się modlić i jogicznie oddziaływać, żeby zjadliwość tego wirusa i jego rozpowszechnianie się ograniczyć. No ale wracam do pana Kudlińskiego. On podaje nie tylko pewne podejrzenia co do etiologii wirusa, jak to się stało, czy to nie jest obok możliwości naturalnych trochę zrobione celowo, czy ktoś nie pomógł. No, przecież mogliby na przykład jacyś terroryści czy szaleni naukowcy, no ale mniejsza w tej chwili o to. Ale zwłaszcza on podaje, jak się bronić. No i poza niewychodzeniem i zapasami preferuje zioła. Od jałowca, bo uważa, że trzeba ciągle w takiej sytuacji mieszkanie okaldzać, przez prawoślas, żywicę sosnową, tam jeszcze coś więcej podaje, do czosnku włącznie, który jak wiadomo przy wielu epidemiach, zwłaszcza jako taki macerat alkoholowy, bywał przez wieki stosowany. No ale ja już wstępnie chciałem podać szerszą listę, bo to będzie teraz jest jak gdyby pierwsza część mojego, no nie tyle wykładu, co moich uwag, sugestii, wynikłych tak z praktyki, z obserwacji, jak i z tego, co się czyta, prawda? Oczywiście jego zalecenia i zioła są bardzo cenne, ale obok najlepiej tej nalewki czosnkowej proponowałbym tym bardziej jeszcze
nalewkę bursztynową, tak do smarowania, jak i do picia, bo przecież Klimuszko i inni już dawno twierdzili, że potrafi w początkowej fazie odpowiednie smarowanie bursztynami i popijanie, oczywiście nie za dużej ilości, nawet zahamować zapalenie płuc, a tutaj w tej chorobie zapalenie płuc jest najważniejsze. Kto mnie przeszkadza? Bo ja przeprowadzam, no. Co? No, załatwiam sprawę. No i proszę pana, i teraz sprawa jest taka, że obok tego wskazane jest obok, no wiadomo, że mówię o bursztynach, to chce ludzi ratować, to diabły przeszkadzają, przyszedł jakiś jegomość przeszkadzać, no. Proszę państwa, no, tak się dzieje. Tak samo bardzo bym polecał kolostrum, to jest po prostu siara, prawda? Chrząstkę rekina. A zwłaszcza olejek pichtowy i olejek z oregano. Tak samo jeszcze bardzo cenne jest TP2, terapia podbielskiego mikroelementów. Głóg. Dlaczego głóg? Bo niby głóg nie jest specjalnie od jakiegoś wzmacniania i antywirusowego podejścia, ale jest to podobno umiłowane zioło Matki Boskiej i w jednym już dawno czytanych przeze mnie jakichś tam objawień było tak, że przy pewnej potężnej zarazie jedynym ratunkiem ma być głóg. No nie wiem, czy chodzi o tą zarazę, ale profilaktycznie należy wypróbować. A ponieważ rośliny z rodziny rozaczea, czyli tych różanych, są szczególnie przez Matkę Boską preferowane, to dlatego polecam bardzo głóg, zarówno kwiat, jak i owoc, jak i, a to i na serce przypomoże, jak i owoc dzikiej róży, który przecież wiadomo, że jest bardzo dobry przy przeziębieniach, chorobach, bo zawiera niezwykle wysoką ilość witaminy C. Oczywiście ja też zalecam aronię, cytrynę, oczywiście także imbir, bo mój ojciec na przykład stosował, kurkumę, pieprzówkę właśnie popijać też, obok czosnkówki i bursztynówki, prawda? Ale także miód, septolettę, żeńszeń, no i proszę państwa, jogę i modły, a zwłaszcza uważam, żeby na się ratować i kraj, i siebie, pilnie jest konieczna modły, wielkie modły, wielka krucjata, a zwłaszcza pilna, pełna intronizacja Chrystusa jako króla i obrońcę Polski. No, co daj Boże jak najszybciej, byśmy za późno się nie obudzili z ręką w nocniku, proszę państwa. Dlatego to są niby te moje wstępne zalecenia, ale lada dzień je rozwinę, bo proszę państwa, zapewne sytuacja będzie się niestety zaostrzać i po prostu epidemia rozwijać. No, mam nadzieję, że w Polsce to będzie w niewielkim, niegroźnym stopniu. No a poza tym odpowiednie modły działania jogi mogą doprowadzić do tego, że wirus, nawet jak do nas dotrze, może być osłabiony, mniej zjadliwy. A istnieje przecież i możliwość odwrotna, że nastąpią dodatkowe mutacje, prawda? I wtedy połączenie różnych wirusów grypowych, grypopodobnych, koronawirusów i tym podobnych może spowodować dopiero nową, wielką pandemię. Ja nie będę w tej chwili teraz analizował tego, co niektórzy już robią, jak to się stało, że doszło do tego i że akurat w Chinach, w Wuhan i tak dalej, na ile to tak od tych węży, rybek i tak dalej, na ile od jakichś celowych działań, no bo to może kiedyś się dowiemy, ale to jest mniej ważne. Ważne jest, jak się bronić, więc podaję na razie takie wstępne zalecenia i lada dzień je rozwinę i uważam, że należy łączyć różne sposoby, włącznie z tym, jak mówię, na ile się da, niewychodzeniem z domu, unikanie wielkich zbiorowisk, ludzi kaszlących. No i jest kwestia taka, czy nie zamknąć może granic, a zwłaszcza lotniska. Tam powinny być bardzo wielkie kontrole, bo przecież ta epidemia narasta, a najszybciej
roznosi się dzięki komunikacji lotniczej, a zapewne też i transportowi gospodarczego, bo przecież kontakty gospodarcze świata z Chinami są bardzo wielkie. Więc po prostu kwestia jest nie do uniknięcia, ale wszelka ostrożność, a zwłaszcza mówię, modły, wzmacnianie, rozsądek i intronizacja jest wręcz konieczna, żeby to ograniczyć do minimum. Więc ora et labora, amen, amen, amen.